Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić tylko lub aż cztery przykłady, jak Kościół katolicki, może inaczej, co Kościół katolicki czyni na chwałę Bożą, bo jak słowa Kościoła mówią, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Więc tu będą cztery przykłady. Jeden, od którego zacznę, już o nim wspominałem. A chodzi mianowicie tutaj może nie z naszego podwórka, ale o księdza z Włoch. Tego zboczonego skurwiela już wam przedstawiałem niestety. Jak wyznał na łożu śmierci, wykorzystywaliśmy ślepego chłopca, było nas 10. Bóg nam wybaczy. Te szokujące wyznania, nazwijmy to umownie księdza na łożu śmierci, no są jakby nie patrzeć porażające. Jak powiedział, było nas co najmniej 10, uwielbialiśmy te bezbronne, najdelikatniejsze. Te, które nie potrafiły się bronić, nie rozumiały tego, co im robiliśmy. Takimi słowami włoski ksiądz z ośrodka dla biednych dzieci w Weronie opowiadał na łożu śmierci o wykorzystaniu seksualnym dzieci. Same te zeznanie po prostu szokuje. Ten zboczony dziad na łożu śmierci opowiadał to z uśmiechem na twarzy. Jakby opowiadał, nie wiem, o tym, że poszedł sobie kupić hamburgera. Bo jak sam stwierdził z uśmiechem na twarzy, że miłosierny Bóg wybaczy mu wszystkie grzechy. Kościół katolicki przez wiele lat twierdził, że prowadził śledztwo w sprawie molestowania dzieci w ośrodku w Weronie. Ale niestety rzekome śledztwo nigdy się nie zakończyło. Upośledzone dzieci były wielokrotnie wykorzystywane przez tych pedofilów w sutannach. Opowieść tego duchownego szokuje, zwłaszcza patrząc na nieschodzący z jego parszywej mordy uśmiech i wspomnienie historii gwałtów jak historii ze szkolnych wycieczek. Ten człowiek, w cudzysłowie człowiek, on nie miał żadnych wyrzutów. Po prostu był wyrzuty z jakiegokolwiek człowieczeństwa. Jak stwierdził, że ten jego nauk, chodzi o pedofilię, o gwałcenie małych dzieci, to jest nauk jak każdy inny. Taki jak na przykład palenie papierosów. No wyobrażacie sobie coś takiego? No ale o tym zwyrodnialcu już mówiłem w którymś tam z moich poprzednich filmików. Chciałbym przejść na, że tak powiem, na nasze podwórko teraz. No i tutaj zacznę, no tak przenośni, delikatnie, z miejscowości Lublin. Tutaj chodzi o zboczeńca w sutannie, który wysyłał 14-latce zdjęcia pornograficzne oraz namawiał ją do uprawiania seksu. Ta sprawa, powiem wam, jest stosunkowo świeża, bo jest z 13 października, gdzie zapadł wyrok prawomocny, który skazał zboczeńca na 3,5 roku więzienia, ale uchylił obowiązek ambulatoryjnej terapii leczenia zaburzeń seksualnych. Także no, dość łagodnie tego zboczeńca, jakby nie patrzeć, sąd potraktował. Ten ksiądz Wiesław C., były proboszcz, został skazany za wysyłanie zdjęć męskich organów płciowych dziewczynce, która nie ukończyła 15 roku życia. I tak wspomniałem, dostał 3,5 roku pozbawienia wolności. Na karę więzienia została też skazana matka tej nastolatki.
która, wyobraźcie sobie, wysyłała temu zboczyńcowi zdjęcia roznegliżowanej swojej własnej córki. No, jakie trzeba mieć zjebanie mózgowe, żeby coś takiego w ogóle robić? Trzeba tu też powiedzieć, że ten zboczeniec w sutannie, tak mówiłem, wysyłał zdjęcia swojego kutasa 14-letniej dziewczynce, zachęcał ją również do uprawiania seksu i cały ten proceder miał trwać od lipca 2016 roku do maja 2018 roku. I tak jak wspomniałem, została też aresztowana matka tego dziecka, to jest 39-letnia kobieta. Bo jak się okazało, że duchowny pisał wiadomości również do niej i nakłaniał do robienia swojej własnej córce zdjęć o charakterze erotycznym. Kobieta tej całej sprawy nawet nie zgłosiła organom ścigania. No, matka roku, powiem wam. Ponadto uległa jego namowom i przesyłała zdjęcia swojej nagiej córki. Matka została skazana na 2 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności i dostała też 4-letni zakaz kontaktu z duchownym. Powiem wam, no, że nie wiem, co jest gorsze, czy ten klecha, który nakłaniał dziecko do seksu, czy matka, która robiła zdjęcia swojemu własnemu dziecku i wysyłała zboczyńcowi. No, nie wiem, to jest po prostu chore, no, delikatnie mówiąc, chore. Kolejna sprawa, znaczy kolejny przypadek tego, nie wiem, miłosierdzia katolickiego, a bardziej z tej skurwiałej hipokryzji klech, jest sprawa z Częstochowy. Powiem, księdzu z Częstochowy urodziła się córeczka. Lecz klecha poprosił lekarzy, by zrobili coś, żeby to dziecko umarło. Tak, nie słyszy, dobrze słyszycie. Edyta L. w lipcu urodziła dziecko, którego ojcem był ksiądz Wieczysław Eł. Wszyscy mieszkańcy plotkowali na temat tej, tak nazwijmy to, zakazanej miłości księdza, ponieważ często zaglądał on do jednej z parafianek. Czasami nawet 3 razy w ciągu tygodnia. Pewnie namaszczał ją swoimi olejami. Od jakiegoś czasu z nim się spotykała. Nie upilnowałam jej. Niedawno wyremontowaliśmy jeden pokój, ksiądz się nawet dorzucił do remontu. Często do niej przychodził i zamykał się na górze. Źle się do mnie odnosił, gdy pytałam, co tam robią. Przeganiał mnie, wspomina matka owej parafianki. Ksiądz nie był zadowolony z tego, że jego kochanka zaszła w ciążę. Bał się, że jego romans się wyda i zostanie pozbawiony swojej funkcji, gdy zainteresuje się nim kuria. Córka na początku ukrywała przede mną ciążę, dopiero później powiedziała mi prawdę. Od czasu, gdy dziecko się urodziło, ksiądz jakby zapadł się pod ziemię, znikł. Nie chcę uznać tego dziecka, ale będziemy walczyć o jakieś alimenty, wyznał ojciec Edyty L. No, ale owy duchowny, który, nie wiem, jak to nazwać, zasiał ziarno miłości w Edycie L, na widok córki poprosił lekarzy, by zrobili co w ich mocy, aby dziecko zmarło. Policja już odnalazła owego księdza, który sugerował lekarzom no, jawne przestępstwo, morderstwo. No, odpowie on za swoje czyny jednak z wolnej stopy. Co tutaj nie dziwi, no,
Przecież księża katolicy są bardzo prześladowani, prawda? No ale jak to powiedziała prokuratura, jego stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w areszcie. No. Owa też prokuratura potwierdziła już ojcostwo, jednak nie ma żadnych dowodów, aby zarzucać księdzu namawiania do zabójstwa. Czyli ukręcą łeb i kolejny, nie wiem, pakt rządu z kościołem, prokuratury z kościołem. W innych przypadkach za takie coś koleś by od razu poszedł za kraty. No tutaj, jak widzicie, nie dość, że Klecha namawiał lekarzy do morderstwa, pewnie zambony drżeryja o ochronie płodów, o niemordowaniu dzieci i tak dalej, a sam namawiał lekarzy do zamordowania własnego dziecka, a oczywiście prokuratura ukręci temu łeb. No i na koniec czwarty, że tak powiem, przypadek, chyba najciekawszy, a dokładnie poznańska prokuratura umorzyła sprawę porodu na plebanii, na której urodził się syn księdza Mariusza G. Wikariusz wezwał karetkę dopiero wtedy, gdy stwierdził, że jego partnerka urodziła martwe dziecko. Prokuratura oceniła, że zachowanie księdza było lekkomyślne, ale nie było przestępstwem, bo ksiądz nie zdawał sobie sprawy zagrożeń związanych z porodem. Więc dlaczego księża prowadzą nauki przedmałżeńskie? Ale to tak nawiasem mówiąc. Ta owa prokuratura przeprowadziła dochodzenie z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego. Mówi on o narażeniu człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziecko księdza urodziło się martwe. Prowadząca sprawę prokurator pani Natasza Wojczak chciała ustalić, czy zmarło w łonie matki, czy jeszcze przed porodem, czy w jego trakcie. Rozważała też, czy w chwili porodu dziecko księdza w sensie prawnym było, i tu uwaga, człowiekiem. Tak, nie pomyliłem się. Pani prokurator rozważała, czy dziecko księdza w sensie prawnym było człowiekiem. Zasadnicze pytanie stawiane przez panią prokurator brzmiało, kiedy płód staje się człowiekiem? No podobno już podczas zapłodnienia jest człowiekiem, no ale pani, jeśli chodzi o księdza dziecko, to prokuratura się bardzo nad tym zastanawia. Pani Natasza Wojczak w uzasadnieniu umorzenia sprawy napisała, że prawo karne nie zawiera definicji pojęcia człowiek. Odwołała się do dwóch orzeczeń Sądu Najwyższego, w których stwierdzono, że ochronie z artykułu 160 kodeksu karnego podlega życie człowieka od chwili rozpoczęcia porodu. Tymczasem w tej sprawie biegli nie potrafili wskazać, w którym momencie nastąpił zgon dziecka. O dziwo, no. Jeszcze przed porodem czy w jego trakcie? Wnioski prokuratury, nie wiadomo, czy dziecko księdza w sensie prawnym można uznać za człowieka, nie wiadomo, czy podlegało ochronie przewidzianej w artykule 160 KK. Efekt? Prokurator umorzył sprawę wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa. W uzasadnieniu pani prokurator wskazała, że nawet gdyby przyjąć, że dziecko żyło w momencie rozpoczęcia porodu, to i tak nie można by mówić o przestępstwie. Odwołując się do opinii biegłych, argumentowała, że decyzja księdza o wezwaniu karetki do porodu na plebanii nie naraziła noworodka na realne niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku. Tylko że tutaj pani prokurator być może przypadkiem zapomniała lub ominęła
artykuł 157a w polskim kodeksie karnym. On z kolei mówi o zagrożeniu zdrowia i życia dziecka poczętego. Tu nie było wątpliwości prawnych. Dziecko księdza Mariusza było poczęte, jakby nie patrzeć. No a co na to prokuratura? Uznała, że co prawda decyzję pary o niechodzeniu do lekarza w trakcie ciąży, o nierodzeniu w szpitalu oraz o niewzywaniu karetki do porodu były świadome, to jednak nie był umyślnym działaniem na szkodę dziecka poczętego. No, no gdzie, skąd, no jakże tak, no. Prokuratura oceniła, że były to działania nieumyślne, bo rodzicom dziecka nie zależało na zgonie dziecka, bo ciąża przebiegała prawidłowo, a oni nie wiedzieli o komplikacjach w fazie końcowej. No, jakby się chodziło do lekarza, to by się wiedziało, proste i logiczne. Niewzywanie pomocy medycznej zdaniem śledczej wynikało z nieświadomości zagrożeń związanych z porodem oraz braku odpowiedzialności. Ale lekkomyślności, jak argumentuje pani prokurator Wojczak, nie jest przestępstwem. No jak może być przestępstwem, skoro to dotyczy księdza? No bądźmy realistami, prawda? W trakcie całego dochodzenia powołano kilku biegłych. Najpierw dr Krzysztof Kordel z Poznania stwierdził, że niewezwanie karetki pogotowia do rodzącej kobiety stanowiło bezpośrednie zagrożenie życia. Ale na ponownym przesłuchaniu dr Kordel stwierdził, że mając na uwadze całość materiału dowodowego, szanse dziecka na przeżycie były małe. No jak szybko zmienił pan doktor zdanie, ciekawe czemu. Stwierdził, że miało ono węzeł pępowiny. Między innymi na tej podstawie prokuratura umorzyła te dochodzenie. Poza wąskim gronem osób związanych z organami ścigania i kościołem o sprawie długo nikt nie wiedział. Jej kulisy ujawnił w 2012 roku Głos Wielkopolski. Po artykule tego czasopisma prokuratura, która umorzyła, nakazała jej wznowienie. Nakazano też powołanie na biegłego specjalistę od spraw ginekologii. Tym ekspertem został profesor Tomasz Opala z Poznania. Wskazał, że monitorowanie ciąży mogło wykazać węzeł pępowiny, ale jednocześnie stwierdził, że wykrywalność węzła jest słaba, na poziomie 27%. Wskazał też, że śmiertelność w takich przypadkach wynosi od 1,5 do 14%. Uznał więc, że nie wiadomo, czy dziecko zostałoby uratowane w szpitalu. No ale z kolei ginekolodzy, z którymi rozmawiał Głos Wielkopolski, wykazał, że węzeł pępowiny nie jest wyrokiem śmierci. Jak mówili, wiele dzieci owiniętych pępowiną udało się uratować, jeśli poród nie odbywałby się w ukryciu i zapewniono by fachową pomoc. No to jest chyba logiczne i oczywiste. No, ksiądz i jego partnerka w trakcie dochodzenia składali diametralnie różne zeznania. No ale pani prokurator oczywiście uznała je za wiarygodne. Do porodu doszło 24 lutego 2011 roku. Przybyłym na plebanie policjantom ksiądz mówił, że udzielał Agnieszce schronienia, jak wielu innym osobom, które uciekły z domu. No bardzo opiekuńczy ksiądz, musicie przyznać. Nie przyznał się do ojcostwa. Wcześniej księdzu proboszczowi swoją partnerkę przedstawił jako siostrę ze zgromadzenia. W rozmowie z policjantami przed przesłuchaniem twierdził też, że kiedy kobieta rodziła, on do 4 w nocy modlił się w kościele. No popatrzcie, jaki kurwa świętojebliwy. Tego samego dnia Agnieszkę i księdza przesłuchano na protokół.
Ona zeznała, że ojcem dziecka jest ksiądz, że wspólnie podjęli decyzję o porodzie na plebanii. On zeznał, że nie chciała dziecka, żył jakby go nie było, a kiedy Agnieszka mówiła o wezwaniu karetki, to nie zareagował. Ksiądz, ojciec, niedoszły ojciec z kolei w zeznaniach stwierdził, że zaakceptował ciążę. Akceptacja miała polegać na zobowiązaniu się do zapewnienia dziecku bytu finansowego. Z kapłaństwa, jak mówił, nie zamierzał zrezygnować. No, twierdził, że to dziewczyna nie chciała wzywać karetki. Prokurator Wojczak uznała zeznania księdza i Agnieszki za wiarygodne, uznała ich wypowiedzi za spójne, choć nic ze spójnością nie miały wspólnego. Konsekwentnie i wzajemnie się uzupełniające, prokurator dostrzegła pewne rozbieżności pomiędzy ich zeznaniami, ale jak stwierdziła, zeznając tuż po porodzie, byli wstrząśnięci, więc ich relacje mogły się nie być precyzyjne. Poza tym, zdaniem śledczej, różnice w relacjach dotyczyły bardziej sfery ocen niż faktów. Tak czy inaczej, reasumując, wychodzi na to, że u zwykłej pary Kowalskich człowiekiem już jest zapłodnione jajeczko kobiece, zygota. U księdza do urodzenia nie wiadomo, czy to jest był człowiek, czy kobieta urodziła człowieka, czy nie. No, pani prokurator, jak widać, miała bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy to był człowiek. Także no, tu chyba najlepszy przykład jest tego, jak księża katolicy są w Polsce strasznie dyskryminowani i prześladowani. Jak prokuratura działa wobec zwykłego Kowalskiego, a jak wobec na przykład zboczeńca w sutannie. No, opinie, komentarze pozostawiam oczywiście jak zawsze wam. To na dzisiaj tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Skoro jest tak oczywiste, że wszyscy wierzymy, nie da się żyć bez wiary, można mieć tylko naiwną wiarę lub mądrą, i że wiara w Boga, kogoś większego niż ja, jest no, zupełną oczywistością, jak odkryjemy, jak bardzo jesteśmy niezwykli, to możemy pochodzić tylko od kogoś niezwykłego, a nie od małpy, dosłownie z przenośni, to teraz jest pytanie, kim jest ten Bóg, który mnie stworzył, któremu wierzę, nie tylko w którego wierzę, ale któremu wierzę, zawierza mój los. Otóż Bóg mi się sam objawia, bo to, że istnieje, to jest oczywiste, jeśli tylko nie mam problemów ze sobą, z moim postępowaniem, nie wmawiam sobie, że jestem zwierzęciem. Więc jeśli jestem człowiekiem i postępuję jak człowiek, to natychmiast odkrywam, że jestem dzieckiem nie z tego świata i mam cechy nie z tego świata. Natomiast kim jest ten Bóg? Otóż bliższe odkrycie Boga to już tylko jest możliwe wtedy, kiedy On się objawi. Jak jesteśmy malutkimi dziećmi, noworodkami, małymi dziećmi, widzimy rodziców, cieszymy się nimi, jesteśmy przy nich spokojni, ale prawie nic o rodzicach nie wiemy. Z tym, że mając potem 5, 7, 15 lat i więcej, poznajemy tych rodziców, bo jesteśmy z nimi twarzą w twarz, obserwujemy ich życie, słyszymy słowa, widzimy czyny. Oni się nam też otwierają, ale najwięcej wiemy, kiedy się nam otworzą. Bo jeśli na przykład mama okazuje tacie no, czułość, przytulanie i tak dalej, dopóki się nam nie zwierzy, możemy nie wiedzieć o jej tajemnicach. Na przykład może to czyni, bo się boi, że mąż ją zdradzi, nasz tata. Może mu nadskakuje, bo myśli, że to jest, bo widził się jego znaki kryzysu i myśli, że to jest najlepszy sposób, żeby go przytrzymać przy sobie. A więc my jako dzieci nie, byśmy o tym pojęcia nie mieli. Bo my tylko widzimy, że mama przytula się do taty, że mu mówi miłe słowa, że okazuje czułość, a tymczasem może to być tak, że ona w sercu ma poranienia, że jej się płakać chce i po nocach płacze, bo ma już znaki, że tata wchodzi w kryzys nasz i iż właśnie to jest jej taki intuicyjny sposób, błędny od razu mówię, żeby przytrzymać tatę, ale my z zewnątrz tego nie widać. Więc nawet w relacji dziecko-rodzice możemy o rodzicach wiedzieć coś więcej, jak się rodzice nam odsłonią.
Jeżeli mama się nam zwierza, jak mam 11 lat, powie, synu, córko, wiesz, ja tak okazuję taką czułość, tacie i miłość, ale to nie jest do końca szczere, to jest trochę moja gra taka rozpaczliwa. Bo wy jeszcze o tym nie wiecie, dzieci, ale wasz tata, mój mąż daje mi znaki różne niepokojące. Ja próbuję go tak przytrzymać przy mnie i przy was, wspierać. Wtedy dopiero nam się otwierają oczy, co się dzieje w mamie, jaki jest jej świat. Otóż tym bardziej wobec Boga jesteśmy bezradni, by odkryć, kim jest Bóg, jeśli On by się nam nie objawił. Otóż Bóg się objawia jako ten, który kocha. Jako ten, który nie tylko jest, nie tylko jest wszechmocny, nie tylko jest wszechobecny, wszechwiedzący, ale jest miłością. Bóg się nam tak objawia. Słyszeliśmy, że obydwa czytania były o miłości. Do nich zaraz nawiążemy jeszcze. Bóg jest miłością. Nie wiedziałbym o tym. Wiedziałbym, że jest twórcą, że mnie wymyślił. Tyle bym mógł wiedzieć. Ale że jest tym, który kocha, bym nie wiedział. Arystoteles, który tak w greckiej starożytnej filozofii, który po omacku szukał Boga, bez objawiania się Boga, odkrył dla niego oczywiste, nie tylko dla niego, że Bóg istnieje, ale nie miał pojęcia, że Bóg jest miłością. Mówił, Bóg jest inteligencją, jest pierwszym poruszycielem, jest najdoskonalszym bytem, tak. Ale nie przyszło mu do głowy, że jest miłością, a tym bardziej, że Bóg mógłby nas kochać. Więc Arystoteles sobie myślał, nawet, że Bóg nie wie nawet o naszym istnieniu. Tak wierzył Arystoteles. I że nawet byłoby niegodne Boga myśleć o tobie i o mnie. Bo ktoś tak doskonały jak Bóg, no, poniżałby siebie, przestawałby być Bogiem, gdyby o tobie czy o mnie pomyślał. A cóż, co dopiero by się wiązał z nami swój los, czy jakoś miał relację z nami. O nie, no to koniec. To byłaby katastrofa dla Boga. Tak myślał Arystoteles. I tak byśmy myśleli, gdyby się Bóg nie objawił. Otóż Bóg się objawił jako ten, który jest miłością. Kiedy mi ktoś z nastolatków czy dorosłych mówi, przeksiędza, ja nie wierzę w Boga, mówię, ojoj, żal mi ciebie, chłopcze, czy dziewczyno, czy dorosły człowieku. To dlaczego? No bo nie wierzysz w miłość. No to ani rodziny nie założysz, ani przyjaciół nie będziesz miał. A nie, przeksiędza, ja w miłość to wierzę, tylko w Boga nie wierzę. Mówię, chwileczkę, facet, pomyślmy po męsku, powiedzmy jakiś tam z Politechniki ostatnio tak ze mną rozmawiał. Mówię, ty jesteś miłością? Nie, no proszę księdza, nie przesadzajmy, no we mnie są różne cechy, także dalekie od miłości. A twoja dziewczyna jest miłością? No wie ksiądz, no ona jest lepsza ode mnie, ale tak, żeby aż miłością była, to też nie. Mówię, ja też nie jestem miłością. Jeśli ty nie jesteś miłością, twoja dziewczyna nie jest miłością, ja nie jestem miłością i nie ma kogoś, kto jest miłością, to nawet nie zaczniemy marzyć o miłości. A co dopiero, żeby kochać? Jeśli nie wierzysz w Boga, nie masz żadnych intelektualnych nawet możliwości, by wierzyć w miłość. Bo skąd? Bo skąd by się wzięła miłość? Jeśli nie jest w tobie, nie jest w niej, nie jest we mnie, to nie ma. Chyba, że jest ktoś, kto jest miłością. I ktoś mówi, a proszę księdza, niektórzy ateiści też kochają. No ale to wtedy jest pytanie, dlaczego? Jeżeli oni wierzą, że jesteśmy zwierzętami, tylko wyżej wyewoluowanymi i w świecie materii miłość nie ma sensu, bo w świecie materii jest walka o byt, a nie walka o bycie darem dla innych. Więc jeżeli jakiś ateista kocha, mówię, dlaczego? Przecież to jest bez sensu z twojej perspektywy człowieku. Z twojej perspektywy jest to bez sensu. Bo wtedy no, robisz coś wbrew naturze. Bo natura, powtarzam, wszystko co żyje, chce walczyć o siebie. A miłość mówi, jestem darem dla ciebie. To jest absolutnie antynatura, absolutnie antymateria. A więc Bóg się objawia, że jest miłością i ten, kto nie wierzy w Boga, nie może nawet zacząć myśleć o miłości, a co dopiero, żeby zacząć kochać. Jakiś mężczyzna mi niedawno mówi, przeksiędza, mam żonę i syna, jesteśmy 24 lata po ślubie i no, przyznaję, że ja nie okazuję żonie miłości, nie krzywdzę ją, nie zdradzam, ale nie okazuję miłości, przyznaję to, jestem taki mniej więcej chłodny wobec niej. Ale proszę księdza, to nie moja wina. Po prostu we mnie nie ma miłości. Nie, proszę pana, we mnie też nie ma miłości. Więc jeżeli w nas nie ma miłości, bo nie jesteśmy miłością. Ale mówię, proszę pana, dziwię się, że pan żyje. Bo przecież w panu też nie ma tlenu. Pan już powinien nie żyć. Udusić się powinien pan. Przecież w panu nie ma tlenu. Mówi, no tak, księże Marku, ale ja oddycham i wciągam tlen z zewnątrz. Widzi pan, to jest to samo z miłością. W panu i we mnie nie ma miłości. Ale jest ktoś, kto jest miłością i od kogo możemy przyjmować miłość i potem tą miłością się dzielić z innymi ludźmi. Właśnie taki jest Bóg. Jest miłością. Nie tylko kocha. Bo kochać to i my możemy się uczyć.
i wręcz nauczyć, ale on jest miłością. W nim nie ma nic innego, tylko miłość. Otóż to pierwsze, co Bóg objawia, że jest miłością i że mnie kocha, że jest zupełnie innym Bogiem, niż sobie wyobrażał Arystoteles, że jest zaangażowany w moją historię, że stwarza mnie w raju, bo tam, gdzie miłość, tam radość. I kiedy Adam i Ewa i kolejne pokolenia odchodzą od Boga, który jest miłością i radością, Bóg szuka, żeby wspierać, ratować, żeby przyprowadzać z powrotem do raju. A więc Bóg jest miłością. A co znaczy być człowiekiem? To znaczy być kochanym. Kim jesteś? Kimś kochanym. Kim jestem? Kimś kochanym. Przez samego Boga.